Zakończyłeś właśnie pierwszą sesję ze swoim koniem. Jak ją oceniasz? Nie wiem, osiągnęłem to, co chciałem tego dnia. Wsiadło na siłę, nie? Jakieś odczuwania, jakiekolwiek rozumienie, że tolerowałem. A raczej to, co chciałem, to się opętam. Ta klaczka jaka jest, jest, nie skupia się jeszcze na jej takiej drużynie. Ale dam już radę. Jaki jest plan na jutro? Zobaczymy, co tam na środku. Tak, jakiś środek, coś trzeba środek od tego konia na pewno. Jakiś tor przeszedł, dalej chodzi, zdjęcia, mniej więcej umie się wyćwiczyć. No, koń pokaże, no nie? Jeszcze ona potrafi dryknąć, tak, bo ona jeszcze może pokazać. Mm. Ona pokaże, na bank. Co jest najważniejsze przy takim wstępnym spotkaniu z młodym koniem, przy pierwszym kontakcie, przy zajeżdżaniu? Trzy najważniejsze rzeczy, jakie by to było? Po pierwsze bezpieczeństwo, nie? Ale tak, znaczy nie, no tak, żeby tak jak przy pierwszym, czyli tych penach tutaj, koniec zamiast też nieraz nie podnieść, bo może wyskoczyć czy coś, ja tak nie lubię, ktoś inaczej, no każdy inaczej. Ale bezpieczeństwo przede wszystkim, później jakieś otrzaskanie z takimi foliami, no czymś, odczulenie, takie różne na podręki, podawanie nóg, kontrola nóg, żeby ten koń stał jakoś tam. Są takie rzeczy jakieś najbardziej, no i później tylko wsiadanie, odczuwanie, jakieś uciski, no coś trzeba cały czas tam było. To koń pokazuje najwięcej. Super. Bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Set me free and I will be afraid enough to find it. Take my hand or take a stand and I would never mind it. Sit and stare or say a prayer for all you left behind. Call me, just never be the last one left in line. Oh. This morning on the wrong side of the bed, I should have stayed in bed and slept all day instead. There ain't no profit.